Och, Harmoniuszu, mógłbyś wreszcie przerwać tą swoją próbę. Cały dzień od rana tak głośno grasz, że obudzisz zaraz całą wioskę. Smerwetko, smerwetko, nam to nie przeszkadza. Harmoniusz musi dużo ćwiczyć, jeśli nadal chce być najlepszy. Ale, papo Smerfie, słyszysz, jak głośno krzyczą wszystkie smerfiki? Nikt już nie chce słuchać Harmoniusza. To dlatego, że tyle fałszuje. Smerfetko, papo Smerfie, szybko, szybko uciekajmy. Gargamel się zbliża. Płynie do nas na wielkiej łodzi. Szybko uciekajmy. Cała wioska Smerfów w niebezpieczeństwie. Ha, 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 mam was, moje małe smerfiki. Teraz wszystkie jesteście moje. Ej ty, Gargamel, przestań krzyczeć do tych smerfów. Strzelaj, no dalej strzelaj. Musimy je złapać. Nie mogę jeszcze w nich wycelować. Gdzie te smerfy, gdzie te smerfy? Gradobitko, Gradobitko, co robić? Doradź nam. No dalej, gdzie uciekać? Gdzie się schowamy przed Gargamelem i przed piratami? Nie damy rady sami. Musimy wezwać pomoc. Najlepiej innych piratów, ale takich doświadczonych. Może zadzwońmy po Jacka Sparrowa. Niech nas ocali. Nie musicie po mnie dzwonić. Ja jestem zawsze i wszędzie. A zwłaszcza, jak napadają na kogoś piraci. Kolejna walka? Żaden problem. No to strzelam, póki czas. Wreszcie, smerfy, wszystkie moje, widzę je. Leżą, szybko. Klakier, pomóż je przynieść na pokład. A, papu Smerfie, ratunku. Gargamel nas porwał. Mnóstwo tu piratów. Ratunku, ratujcie! O, niedobrze, niedobrze. Jacku Sparrow, pomóż nam uratować Gradobitkę i Smerfetkę. Zostały obie porwane. Gargamel chyba chce porwać jeszcze więcej smerfików. Nie możemy do tego dopuścić. O nie, ciężko będzie się do nich dostać, zwłaszcza jak jeszcze rekin pływa wokół wioski. Może zaraz kogoś ugryźć. Uważajcie na siebie, smerfiki. Zaraz wam pomogę. Gradobitko, widziałaś to, co ja? Rekin pływa za burtą. Widziałam go, jest tam. Płynie. O nie, żeby tylko nie zaglądał blisko pokładu. Tak bardzo się boję. Smerfetko, nic się nie bój. Na pewno Jack Sparrow nas ocali. Przecież był tam. Widziałyśmy go. Nie zostawi nas na pożarcie rekinom, ani na to, aby porwali nas piraci i Gargamel. Nic się nie bójcie, smerfy. Zaraz pokonamy Gargamela. Karina przyszła mi z pomocą. Całe szczęście, że nie jestem sam. We dwóch na pewno damy im radę. Co mam robić, Jack? W czym ci pomóc? Mam wejść na pokład? Czy lepiej zająć się smerfami? Jak myślisz? Zajmij się smerfami. Potrzebują teraz twojego wsparcia. Ukryj pozostałą część wioski tam, gdzie się da. Jak najdalej stąd. Ja idę przejąć statek. Czekaj, czekaj. Beze mnie nigdzie nie idziesz. Muszę ocalić moje smerfy. No to dalej, do ataku. Trzeba szybko przejąć ster. Gargamel nie może rządzić statkiem. O, świetnie. Już prawie przejąłem ster. Dobrze, a teraz prosto w kościotrupa. Strzał! Strzał! O! Nasz pirat też dostał. Całe szczęście, że się udało. O nie, patrzcie. Został od razu pożarty przez rekina. Już po nim. Pozbyliśmy się już piratów. Rekin odpłynął. Więc smerfy, jesteście wolne. Gargamel zaraz będzie uciekał w podskokach. Klakier, dalej, dalej, uciekamy. Bez piratów nie mamy szans.
Nie pokonamy Jacka Sparrowa! No dalej! Zaatakujemy Smurfy następnym razem! Wszystko w porządku, Smurfy. Teraz jesteście wolne. Nic już wam nie grozi. Smurfetka, gradobitka, wszystko w porządku. Widzę, że udało się was ocalić. Całe szczęście, że Jack Sparrow przybył i uratował was w porę. Udało się. Wszyscy są cali i zdrowi. Obym następnym razem nie musiał was ratować. Uważajcie na siebie, Smurfy, bo nigdy nie wiadomo, na kogo będą akurat polować piraci. A teraz w drogę! W tym odcinku akurat udało się Jackowi Sparrowowi ocalić całą wioskę Smurfów. Jeśli i wy lubicie Jacka Sparrowa, a także Smurfy z serii Stickies, zostawcie dużo kciuków w górę, napiszcie, czy sami chcielibyście spotkać Jacka i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!